Po latach zmiennych miejsc pracy w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech, Jarek, Iwona i dzieci ustatkowali się w zachodniej Danii. Iwona pracuje obecnie dla elektrowni wiatrowej Total Wind w Esbjerg, gdzie koordynuje załogę dla przemysłu offshore. Jarek pracuje w fabryce, a w wolnym czasie jest trenerem piłki nożnej. Warunki życia w Danii są dużo lepsze niż w Hiszpanii, gdzie mieszkałem, w Polsce czy w Niemczech. System podatkowy jest świetnie stworzony dla ludzi i normalnym jest, że... Normalnym jest, że tutaj człowiek traktowany jest z szacunkiem i respektem w każdym miejscu. Ludzie się uśmiechają, jest po prostu fajnie. Mogą jeździć z dziećmi na lekcje judo i piłki nożnej w ciągu tygodnia, a w weekendy udawać się razem na wycieczki. Nasze dzieci generalnie są bardzo zadowolone z duńskiej szkoły. Cieszą się bardzo. Już na samą myśl, że mają iść do szkoły, to się bardzo cieszą. Mają dużo, dużo się uczą, mają dużo zajęć szkolnych, również w SFO. Mają dużo kolegów, z którymi spędzają również czas wolny. Manuel ma przykre wspomnienia ze szkoły w Polsce. No tutaj to już w sumie to codziennie mówi, że jest bardzo szczęśliwy, że może iść do szkoły także. Są dzieci bardzo szczęśliwe z tego, co tu się uczą. Generalnie po feriach dzieci, przy końcu ferii pytają się, kiedy za ile już dni możemy iść do szkoły. No, taka dziwna sytuacja. Różnica jest między Danią a Polską taka, że w Polsce owszem jest szkolnictwo darmowe, ale tak czy owak trzeba zawsze coś płacić. To za książki, to za dojazdy, to za jedzenie. No, opłat jest bardzo wiele, a tutaj w Danii jest po prostu rzeczywistością jest to, że się za nic nie płaci. Książki, zeszyty. Wszystko się otrzymuje, jest po prostu darmowa edukacja i to jest najważniejsze. Rodzina na co dzień mówi płynnie po duńsku, a po polsku tylko wtedy, gdy są w domu. W Danii dorośli otrzymują 3-letnie bezpłatne kursy językowe i lekcje duńskiego można dopasować do godzin pracy zawodowej i życia rodzinnego. Rodzina mieszka w wynajętym domu w miasteczku Finderup, poza Ringkoping, ale może właśnie znaleźli wymarzony dom z dużym ogrodem, gdzie będzie więcej miejsca dla dzieci, a może nawet psa. Naszym marzeniem jest domek na wsi, gdzieś tutaj niedaleko w gminie Ringkopingskiem. Tak, żeby się zmieścił jakiś kotek, piesek, może i konik, kurki, żeby sobie biegały, warzywka, żeby się mieli swoje własne. My uwielbiamy kontakt z naturą, wszyscy, cała rodzina. No zdecydowanie mogę powiedzieć, że znalazłem swoje miejsce na ziemi, że Dania dała mi to, czego oczekiwałem od życia, co znaleźliśmy razem. Dla całej rodziny. Dla całej rodziny. Tutaj jest nasze miejsce, bez wątpienia.